Jedź, Płotka. Słabo wyglądasz. Zdrowa, aby jest. No! Zbroję lodem. Jak szyba po przymrozku. Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Z czym przychodzę płacić za ich pomoc? No wiesz, ją i zły wiele... Jedź, Płotka. Niezłą robotę podłapał mój luby, a? Coś taki bez życia! Ruszaj się! No! Ale! Ale mówią, że złapał za kółki. Ciężko było kupić te poczwary. Co się pcha?
Jedź, płotka. Kurwieńca umił. Szkoda jeno, że zmarł. Zsiadły mleko, jaje, świeże jaje. Czyste, w ogóle nie obesrane. Pokaż, czym handlujesz. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Miałam ten sam sen. Idę przez las. Podążam za szeptem, co mnie prowadzi do tego starego drzewa na wzgórzu. A ja znam. Czyli te szepty. Zło straszne tam siedzi. Magia to miejsce mocy.
pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach! Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówił. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie. Dzieci są takie słodkie. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek. Potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli, i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka. Siostra, gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy, to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlak trafi. Janek jest zmyślony. A ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję. A ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. Idź! Tu nie wolno wchodzić.
Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. Zadam ci tylko jedno pytanie. Nie zadasz mu żadnego pytania. Ty jesteś obcy. Nie wolno rozmawiać z obcymi. Możemy już jeść. Będzie zupa ze skwarkami. Słyszałeś? Mówi, że się ciebie boi. Nie strasz mi dzieci. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrr. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy! Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żeby mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3... 18, 19, 20. Szukam. Widzę cię. Wychodź. Tu jesteś. No nie, zawsze żem wygrywała. Znalazłem cię, nie chowaj się. Udało ci się. Znalazłem was, co do jednego. Ale nie ostatnią. Chodź pod domek, powiemy im, że dałam się znaleźć. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak ten trzmiel w żyć użarł? Chodź, babciu! Nie bój się. Ja nic nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Gdzie są wasi rodzice?
nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani, tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żeby usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Podeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama... Już nie trzeba. Wystarczy. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobi mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali im grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacz, jak wiem. Jedne z głupiej świnie. Nie wolno. Zostawię za sobą ślady. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Janek? Nie bój się. Jesteś Oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją?
Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? To tutaj mieszkasz. Przytulna jama w dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworów? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Nic nie rozumiem. Może spróbuj mi to jakoś wytłumaczyć. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Trzymaj się blisko. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny kimkolwiek jesteś.
Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Ani trochę. No właśnie, po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak nic nie mogłem zrobić. A czemu nie poprosiłeś znajomej Wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież Wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagnę? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie, zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa, ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy.
którym szemrzą brzozy szeptem. Ha! W porządku. Teren czysty. Ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, co ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień, nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie! Przybywajcie na wezwanie! Marny człek przed wami stanie! Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie, brzydki i na dodatek nie głupi. Gdzież to się taki uchował? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Taki wrażliwy. Burzy się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Zniszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysta ze wsi sztygary. Pamiętaj tylko,
żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przychodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto. Podaj kawalerowi sztylet. A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać. Ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Nie strasz moich dzieci. Jedź, płotka. Dalej, płotka, dalej!
Skąd to bogi prowadzą? Witajcie. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie 3 roki temu. Pamiętam ciepły dzień. Poszedłem sprawdzić, co złapało się wewnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając zgnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwendanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Idźcie się, idziecie, nie porywajcie. Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Odejdź. 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 Nie powstrzymam siły, która mnie ochrania. Zawróć. 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 Magia. To nie jest mocy. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz.
przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Velen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Pewnie dobrze znasz wiedźmy. Są przekleństwem Velen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Dlaczego zostałaś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta. Kajdanami magii błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co je czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Wiedźmy? Co o nich wiesz? Siostry są starsze niż najstarsze drzewa. Velen jest ich królestwem. Tu wszyscy im służą. Siostry są ukryte. Nie zdołasz ich znaleźć. Siostry słyszą wszystko. Nie zdołasz się schować. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę im. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Art Cerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Nie wierzę ci, duchu. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie waż się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze.
Nie może być. Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce, i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci? Nie. Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Oto i zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Broń, kawalerze! Rzeczywistość jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przyjdź. Nie próbuj nam się przeciwstawiać! Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłuściutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowłosym. Poznaję to znamie. Przecież to Anna, żona barona z Wrońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Na Gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Pożądasz nas? Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii. Nie mogę wyssać cię do sucha. Mogę stać się z tobą jedynym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Przyszedłem tu po coś innego. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A to nam się udał, kawaler.
Do czego wam były potrzebne te dzieci? Potrzebne nam? To one potrzebowały nas, naszej opieki. Gdzie się podziały? Odeszły daleko stąd. Nie mają żadnych zmartwień. Posłużyłyście się mną. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A to nam się udał, kawaler. Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Ale nie zdołał oszukać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś świat od wielkiego zła. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna, my się włosy, tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnąbrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Dlaczego was zaatakowała? To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie taki wiekom. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jaką mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Wpadła prosto w nasze ręce. Starsza krew! Krew nauczycielki! Śpi już? Jak jagniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu nakryłam, w kotle już gotuję. Nie wolno nam! Wiesz, że ona jest dla niego! Imlerid dostanie ją! Dostanie! Ale nie całą! Dobrze mówi. Skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę. Ładny ma, zgrabny. Narosł będą jak z dala. Uff! Narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź! Pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. Yeah.
Chciałeś ją zabić. Chciałeś się porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości. Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Chciałyście ją zabić. Nie daruję wam tego. Słowa rzucone na wiatr. Nasze losy splotą się, ale jeszcze nie teraz. Teraz będziesz gonił za cieniem i błądził we mgle. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. A jeśli ją dogonisz, dziewczyna umrze, do zobaczenia, piękny rycerzu. Nie chodźmy do zobaczenia.